Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku UpShakera. Zapraszam do sprawdzenia, jakie gry i aplikacje przygotowałem tym razem. Znajomość topografii najbliższej okolicy to cenna wiedza, a prawdziwą perełką jest świadomość, gdzie znajdują się sklepy, knajpy i tym podobne, które swoje usługi oferują przez całą dobę. Dzięki aplikacji Czynne 2.4H dotrzecie do wszelkich tego typu miejsc. Dodatkowo w bazie są nawet weterynarze, punkty ksero, siłownie, apteki, czyli nie tylko imprezowicze skorzystają, bo taka wiedza może przydać się dosłownie każdemu. Aplikacja warta zainstalowania na czarną godzinę. Pojawia się coraz więcej map i nawigacji offline, które możemy pobrać za darmo. Maps.me Pro to całkiem ciekawa aplikacja tego typu, która ma być płatna, ale póki co możemy pobrać ją bez wydawania złotówki. Dostępne są tu mapy całego świata, choć oczywiście konkretne trzeba pobrać jeszcze przed wyjazdem lub w jakimś hotspocie Wi-Fi. Zaletą Maps.me jest wyraźne oznaczenie na mapie punktów zainteresowania, a także budynków z numeracją. Oczywiście możemy też ustalić drogę od aktualnego położenia do wybranego celu. Google Play przyznał Maps.me wyróżnienie jednej z najlepszych aplikacji roku 2014. Gry i aplikacje potrafią być drogie, jednak od czasu do czasu deweloperzy robią ciekawe przeceny. Oczywiście ciężko pilnować codziennie, czy któraś z wymarzonych apek została przeceniona, ale przecież there is app for that. Wystarczy, że ściągniecie z Google Play Best App Sale, a już nigdy nie miną Was przeceny właśnie w Google Play, na Steamie, w PlayStation Network, Xbox Marketplace, GOG czy Origin. Do każdej gry mamy tu opis i linię czasu z zaznaczonymi zmianami cen. Hillclimb Racing to chyba jedna z lepszych gier na smartfona, jednak grafika raczej nie jest jej mocną stroną. Jeśli macie ochotę pograć w coś trochę podobnego, ale o niebo ładniejszego, to polecam sprawdzić Offroad Legends 2. Tutaj też wszystko widzimy z boku, a w czasie lotu możemy obracać auto. Dodatkowo dołożono zadania, które trzeba wykonać przed dotarciem do mety. Chyba każdy zetknął się z kung fu filmami z Bruce'em Lee. Mistrz wschodnich sztuk walki był wielką gwiazdą kina akcji. W filmach zdradził wiele sekretów klasztoru Shaolin, przez co podobno też zginął. Teraz możecie wcielić się w niego i powalczyć w Enter the Game. Zachęca do tego bardzo ładna klimatyczna grafika 2D, która w jasny sposób nawiązuje do kinematografii, z którą związany był główny bohater. Do tego, jak zwykle, miły jest brak opłaty za pobranie tytułu. Niestety, też jak zwykle, niemiłe są znajdujące się tutaj mikropłatności, które są niestety mocno widoczne. Jako wielki fan God of War z przejęciem czekałem na polską produkcję Vivid Games o Prometeuszu, czyli Godfire. Oczywiście od początku widać inspirację świetną serią z PlayStation, choć ja tego wcale nie widzę jako wadę. Podobnie było z Dante Inferno na konsolę, a i tak z chęcią przeszedłem tamten tytuł. Oto taka forma przedstawienia klasycznych historii jest zwyczajnie dobra i nawet największemu nieukowi wbije do głowy fabułę, chociaż nie znaczy to, żebym ja był takim nieukiem. Powiem Wam dodatkowo, że wydaje się to nawet lepsza opcja niż ekranizacje. Ja na przykład chętnie bym zagrał w takich krzyżaków, albo nie, wcielił się w postaci sienkiewiczowskiej trylogii. Wracając jednak do bydgoskiej produkcji, to przyznam Wam, że zasmuciła mnie wieść o wykorzystaniu modelu freemium. Szczególnie w kontekście tego, że na iOS zdecydowano się na klasyczną sprzedaż. Jednak po dobrej chwili z tytułem mam wrażenie, że są one na tyle nieinwazyjne, że dostaliśmy tę grę praktycznie za darmo. Nie będę jednak udawał, że doszedłem jakoś bardzo daleko. Więc wdzięczny będę za doprecyzowanie w komentarzach, jak to jest z tymi kolejnymi etapami i mikropłatnościami na nie. Jeśli potwierdzi się, że da się grać normalnie, to naprawdę niezły wypas. Grafika jak na urządzenia mobilne jest miodna. Gra często przerywana jest cutscenkami, które fajnie budują klimat, a do tego mamy całkiem przyjemny model walki i ciekawe minigierki, które mają zastępować otwieranie zamków. Polecam! Naprawdę potrafimy robić w Polsce świetne gry, co potwierdza pokazany przed chwilą Godfire, a upewnia w tym przekonaniu Lords of the Fallen, który wyszedł już jakiś czas temu na konsolę, a jak poinformowano na oficjalnym fanpage'u gry, pojawi się na Androidzie już w przyszłym roku. Gra oceniana jest bardzo dobrze, a i wygląda atrakcyjnie, więc mam nadzieję, że nie każą nam czekać za długo.
Dzięki za obejrzenie odcinka i zapraszam do następnych. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, lajkach, udostępnianiu i komentowaniu. Hej!